Kot czerwony. Och, koniec z jedzeniem pumpernika z brzoskwiniami przed snem. Ty! Może i nie znasz żadnych sztuczek, ale wiesz, jak porządnie nabałaganić. Dzień dobry, agencie P. Mam złą i dobrą wiadomość. Zła to taka, że zostałeś przydzielony do większego złoczyńcy. Nazywa się Wymiotonator. Sprawa jest poważna i wcale nie jest łatwa do przełknięcia. Karl, to nie jest śmieszne, tylko obrzydliwe. Wcześniej się pan śmiał. To był śmiech rozpaczy. Do rzeczy. Doktor Dundersztyc został zdegradowany do statusu minimalnego zagrożenia i dlatego zajmuje się nim teraz agent Eś. Dobra wiadomość, zostajesz przeniesiony do innej rodziny mieszkającej w okręgu czterech stanów. Psst, zupełnie na odwrót, majorze. Tak, no jasne. Zła wiadomość to przeniesienie, a dobra to ten nowy złoczyńca. Ja... Pamiętaj, żeby spakować wszystkie swoje rzeczy. Dzień dobry, Fredka. A niby dlaczego dobry? Racja. Nie możemy znaleźć Pepe. Ani razu nie przegapił śniadania. A nie sądzicie, że mógł się z kimś pokłócić gdzieś o czwartej w nocy? Obraził się i postanowił uciec z domu. Nie, nigdy nie wyszedłby na zewnątrz. Każdy wie, że dziobaki nocą powinny przebywać w środku. Nie widziałaś go może przypadkiem? Może poszedł sobie na spacer. Przecież każdego dnia znika na trochę nie wiadomo gdzie. A w chwili, gdy się pojawia, ty mówisz, oto jesteś, Pepe, a on robi... Tak, ale nigdy nie znikał nad ranem. Załamałbym się, gdyby mu się coś stało. Oto jest spółka zło, Dundersztyca. Chwileczkę już, idę. Znowu kosz smakołyków? Z przykrością zawiadamiamy, że w związku ze złą działalnością Wymiotonatora stanowi pan obecnie minimalne zagrożenie. Jeśli pańskim zdaniem zaszła pomyłka, prosimy o wypełnienie formuły... Minimalne? Wymiotonator. A na tym świecie aż roi się od dziwaków. O, znalazłem. Prowadzi własny blog. Największy złoczyńca na świecie? Za kogo on się niby uważa? Pokażę mu, kto tutaj rządzi. W porządku. Włącz dziobako przywołator 3000. Jeśli Pepe jest gdzieś w mieście, w mig wróci do domu. Wow! Nie wiedziałem, że w naszym mieście jest aż tyle dziobaków. Ale dziura! No to tyle w temacie pana super złoczyńcy. Dzień dobry, ja do pana o imieniu Wielki Wymiotonator.